Drodzy bracia i siostry, szczególnie wy, działkowicze, którzy dzisiaj obchodzicie swoistego rodzaju dożynki, to znaczy dziękczynienie. Pani Józefo, Pani Kazimierzu, wszyscy bracia i siostry, którzy dzisiaj w ten pierwszy piątek miesiąca, oprócz dziękczynienia, stajecie w duchu wynagrodzenia Panu Bogu za popełniane zło przez ludzi. Bo czynimy to wynagrodzenie także za innych. Dzisiaj pragniemy zrezygnować z tych łask, z tego szczęścia, które wlewa się w serce człowieka, kiedy przyjmuje pokarm od Boga z Jego ręki, a ofiarować to za biednych, z daleka od Kościoła grzeszników, za tych, którzy nie dziękują, nie wynagradzają, nie proszą Pana Boga, którzy nie widzą Jego dobroci i miłosierdzia. Dzisiaj w Ewangelii usłyszeliśmy o tym, że jest taki czas, kiedy człowiek się cieszy, kiedy świętuje, a jak to robi, to często robi przy stole. Wierzący robią to najpierw w kościele. Jest uroczysta msza święta, dziękczynna, błagalna, a potem właśnie przy stole. Jemy, pijemy, jesteśmy ze sobą, cieszymy się. Taka jest forma życia człowieka, taką formę przybiera świętowania. I właśnie dzisiaj w Ewangelii widzimy, że delegacja przychodzi do Jezusa i mówi, że uczniowie faryzeuszów, uczniowie świętego Jana Chrzciciela dużo poszczą, a Twoi uczniowie jedzą i piją. A Pan Jezus mówi, jest czas, kiedy też będą pościć, kiedy zabiorą im Pana. Oni wtedy będą płakać, wtedy będą się smucić, bo jest taki czas właśnie w życiu duchowym, tak jak czas Wielkiego Postu. Nie ma zabawy. Nie ma dużo radości. Wzbudzamy w sobie raczej pokutę, smutek wraz ze smutkiem Jezusa modlącego się w ogrójcu. Ale jest też czas, można powiedzieć, takiego jedzenia i picia, świętowania. I to jest ten czas inny. Czas wielkanocny chociażby. Czas radowania się. Czy nawet ten czas teraz zwykły. Moi drodzy, przed ołtarzem w naszej świątyni wyłożone zostały owoce i warzywa. To jest to, aż jestem zdziwiony, czy to naprawdę wszystko jest z ogródków działkowych? To naprawdę podziwiać. Te ogródki działkowe w ostatnim czasie, jak zauważyliście, jak ja się też dowiedziałem, stały się takim błogosławieństwem w czasie epidemii. Można powiedzieć takim małym rajem, małym terytorium, którym człowiek mógł wyjść z małego mieszkania w bloku i tam oddychając bez maseczki tej przestrzeni ogrodu i przyrody mógł sobie odpocząć. Mógł sobie właśnie i świętować, i pomyśleć o pewnych sprawach. Widzieliśmy szczególnie w tych ostatnich dwóch sezonach, jak właśnie ten ogródek działkowy dla wielu stał się błogosławieństwem. Stał się taką enklawą bezpieczeństwa, oddechu, świeżego powietrza. Ale dzisiaj, moi drodzy, dziękujemy Panu Bogu za to, że ziemia rodzi i że praca ludzka przynosi owoce. Że te ogródki działkowe dla was takie błogosławieństwo i tak potrzebne są nie tylko po to, aby tam pooddychać bez maseczki w czasie epidemii, ale też właśnie po to, żeby tam pobyć z rodziną, żeby tam spędzić czas niedzielny szczególnie, ale też żeby sobie popracować. Wielu ludzi chce pracować, nawet będąc na emeryturze, do końca jak najdłużej utrzymywać aktywność życiową, bo wiemy, jak to też nam jest bardzo potrzebne, żeby człowiek za szybko już nie usiadł w tym fotelu przed telewizorem, tylko żeby
pobudzał swój organizm właśnie taką aktywnością. I tutaj widzimy, że praca jest błogosławieństwem, to poruszanie się, to pracowanie, ale też jest błogosławieństwem, bo przynosi takie smaczne, a przede wszystkim zdrowe, bez użycia chemii, owoce, które możemy spożyć od razu albo zamienić na przetwory wyjęte potem w zimowe, jesienne wieczory, jakże potrzebne. Ale moi drodzy, gdybyśmy dzisiaj tylko na takim rozważaniu poprzestali, to byłoby ono bardzo płytkie, że dziękujemy za to, że wyrosły gruszki, jabłka, pomidory czy winogrona. My dzisiaj chcemy pójść o wiele dalej w tym dziękczynieniu. Słowo Boże, które daje nam Matka Kościół właśnie na dzisiaj, jest takim Bożym przesłaniem na ten dzisiejszy czas, także tego dziękczynienia działkowców, jakże bardzo adekwatne. Oto święty Paweł przedstawia Pana Jezusa jakby jeszcze raz i mówi: Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Bo Bóg Ojciec jest bytem, jest duchem najdoskonalszym, ale niewidzialnym. A nam jest tak potrzebne zobaczyć. To jest ludzkie. Tak jak zobaczyć owoce pracy. To mobilizuje na przyszły rok, żeby znowu tą działkę uprawiać, jak ona obrodziła. Żeby się modlić o pogodę. Prawda? To, co zobaczą oczy, to, co poczują zmysły, język, powonienie, to cieszy, ale to też właśnie daje mobilizację na później. I moi drodzy, Boga też mamy pragnienie zobaczyć. Po to się modlimy i żyjemy, pracujemy duchowo nad sobą, aby kiedyś zobaczyć Boga przed sobą, Jego majestat, tak jak oglądają aniołowie, tak jak oglądają Go każdego dnia i cieszą się, nie mogą oderwać oczu. I my też chcemy się tak nakręcić we wspólnocie Kościoła, przygotować do tego stanięcia przed Bogiem. My chcemy zobaczyć Pana Boga. Moi drodzy, ludzie widzieli Boga i widzą dzisiaj w osobie Jezusa. I dlatego właśnie święty Paweł zachęca, aby przychodzić i patrzeć na Jezusa. Co było teraz przed mszą świętą? Co jest przed każdą Eucharystią w tym Kościele? Adoracja Najświętszego Sakramentu po to, aby ludzie mogli patrzeć na ten obraz. To nie jest zwykły obraz w muzeum albo na ścianie naszego Kościoła, choć tak piękny. I zawsze mówię dzieciom na katechezie, gdy patrzą na obraz Pana Jezusa i się modlą przed tym obrazem, to nie jest Pan Jezus, to jest obraz, który o Nim przypomina. Kiedy stoję przed krzyżem, to przecież krzyż nie jest Jezusem. To jest znak, który nas przenosi w inną rzeczywistość. A tutaj Chrystus Jezus jest takim żywym obrazem Boga. To, co kiedyś zobaczymy, jest teraz przed naszymi oczami. I właśnie dzisiaj Słowo Boże, ten dzień i to właśnie, co słyszymy, zachęca nas, aby przychodzić tutaj i już zaspokajać tą swoją potrzebę duchową, którą mamy, oglądania Boga, kiedy patrzymy na ten obraz. I mówi święty Paweł jeszcze inne określenie. Jezus jest tym obrazem Boga. Kto na Niego patrzy, widzi Boga. Można powiedzieć, że ma już wszystko. Ale jeszcze jedno ważne. On jest pierworodnym wobec każdego stworzenia. W dwóch znaczeniach. Pierworodny to znaczy pierwszy, najważniejszy. W Nim wszystko zostało stworzone i ten owoc nawet by nie wyrósł bez wiedzy i pozwolenia Bożego. I On został stworzony i wszystko na ziemi. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. I to, co widzialne i niewidzialne. I tutaj święty Paweł wylicza różne hierarchie anielskie, trony, panowania, zwierzchności, władze. Wszystko, co widzimy i czego nie widzimy, zostało stworzone i bez Niego, bez Jezusa, by tego nie było.
i my stajemy przed tym, który jest pierworodny, pierwszy, najważniejszy. To Jemu dziękujemy, to Jego prosimy, to Jego przepraszamy, to Jego uwielbiamy. Ale jeszcze Pan Jezus jest pierworodnym w innym znaczeniu. W znaczeniu pierwoci. To, co było, moi drodzy, tak popularne i praktykowane w życiu narodu wybranego, że oddawali pierwociny Panu Bogu. Ktoś powie, że niszczyli czy palili, że poszło na zmarnowanie. Nie. To, co najlepsze, to, co pierwsze wyrosło, najmocniejsze, najpiękniejsze, oddawali, rezygnowali z tego. I z tego młodego cielaczka i małej owieczki, z tego, co wyrosło, nie przerobili na potrawy, ale oddali, zrezygnowali z tego, co potem my sobie, dla nas jeszcze starczy. Dla nas wystarczy to, co następne jeszcze zrodzi ziemia i przyroda. A to, co było pierwocinami, oddawali. Rezygnowali z tego. Składali taką ofiarę i to było ich podziękowanie. I wiedzieli, że jak to oddadzą, będą mieć jeszcze więcej. Tak jak, moi drodzy, wielu ludzi może się warto zainteresować chociażby z ciekawości. W dzisiejszych czasach wielu ludzi oddaje tak zwaną dziesięcinę z tego, co zarobią, dają na jakiś cel szczytny, na który uznają za słuszny, rezygnują z dziesiątej części swoich zarobków, wierząc tak mocno w Bożą opatrzność, że Bóg pomnoży to, co zostało, te 90%. I będzie potąd albo jeszcze więcej. I tego doświadczają. Wystarczy wynaleźć i poszukać świadectwo o tej dziesięcinie. To jest, moi drodzy, praktyka biblijna i praktyka właśnie wielu ludzi. I tenże Jezus, który jest taką pierwociną, najlepszym, pierworodnym, jedynym Synem Boga Ojca, został oddany. Bóg oddał więcej niż 10% ludziom, nam. On się stał taką ofiarą przebłagalną, takimi pierwocinami oddanymi. I popatrzmy, Bóg na pewno ze smutkiem jakimś oddał, ale też powróciła radość, gdy tenże Jezus zbawił świat. Gdy tą ofiarą na krzyżu, tym poświęceniem siebie zbawił świat. Jakąż uzyskał radość Pan Bóg z każdej zbawionej dzięki Niemu, Jezusowi Chrystusowi, temu oddaniu swojego Syna, ileż uzyskał radości dla Królestwa Bożego. I my, moi drodzy, stając dzisiaj w duchu dziękczynienia i oddawania Panu Bogu tych pierwocin, sami stawajmy się takimi pierwocinami i niech nasze życie też będzie ofiarą, a szczególnie ofiarą dziękczynną za to wszystko, co Bóg nam czyni. I niech to stanięcie przed Nim w świątyni, szczególnie na mszy świętej, będzie często praktykowane. Stańcie z radością przed obliczem Pana. Amen.